A przed nami kolejne zadanie o roztworach. Pewien biolog badał, który z napojów złożonych z wody i cukru najbardziej sprzyja produkcji miodu przez pszczoły. Wziął 2 litry napoju A, zawierającego 40% cukru, i dodał 1,2 litra napoju B. Zauważył, że ten nowy napój C, który zawierał 25% cukru, odpowiadał pszczołom najbardziej. Jakie było stężenie cukru w napoju B? No więc podobnie jak poprzednio, zróbmy sobie tabelkę, która ułatwi nam rozwiązanie tego zadania. A więc tak. Ilość napoju to będzie pierwsza kolumna, druga stężenie cukru. I trzecia kolumna to będzie ilość cukru. No dobrze. I teraz mamy tak. Na początku mieliśmy napój A, którego mieliśmy 2 litry. I stężenie wynosiło 40%. To znaczy, że ilość cukru było 0,4 razy 2, czyli 0,8. Następnie dolał do tego napój B. No, wiemy, ile dolał. 1,2 litra. Ale nie wiadomo, jakie było stężenie cukru w napoju, więc to i to jest, to mamy obliczyć. No więc nazwijmy to sobie niewiadomą x. Wobec tego, jeżeli stężenie było x, to ilość cukru będzie x razy 1,2. No i wiemy, że razem wyszedł mu napój C. Może C niech będzie zielony, napój C. No oczywiście ile go miał? Miał go 3,2 litra. Znamy również stężenie. Stężenie było 25%. Wobec tego, no skoro znamy, wiemy, ile było napoju C i jakie miał stężenie, to wiemy również, ile było w nim cukru. 25%, czyli 0,25 razy 3,2. Tyle było cukru. Ale z drugiej strony, skąd się wziął ten cukier? No ten cukier wziął się z napoju A, w którym było 0,8. No i z napoju B, w którym było x razy 1,2. Tak, w ten sposób otrzymujemy równanie na x, mianowicie 0,25 razy 3,2 równa się 0,8 plus 1,2x. No dobrze, teraz tak, 0,25 to jest 1/4, 3,2 podzielić przez 4, tak? 32 przez 4 to by było 8, czyli to jest 0,8 równa się 0,8 plus 1,2x. W ten sposób, co? Odejmujemy 0,8 od obu stron i otrzymujemy po lewej stronie 0, a po prawej 1,2x. No i ostatni krok musimy podzielić przez 1,2. Oczywiście 0 podzielone przez 1,2 to nadal jest 0, czyli 0 równa się x. X równa się 0. No co to znaczy stężenie 0? No to znaczy, że napojem B
była czysta woda. W napoju stężenie cukru było 0. Czyli dolał czystej wody do napoju A.